serdecznie na balu weneckim z okazji dziesięciolecia Bielańskiego Uniwersytetu III wieku. Spotykamy się z okazji dziesięciolecia Bielańskiego Uniwersytetu III wieku, który w lutym 2009 roku rozpoczął swoje działanie. Jak zaczynaliśmy, byłam pełna najgorszych obaw, ponieważ jest bardzo dużo uniwersytetów na terenie Warszawy i taki jeden jeszcze dodatkowy, były pełne obawy, czy to się w ogóle uda. Jak okazało się, trwamy 10 lat, mnóstwo wykładów, mnóstwo różnych bardzo ciekawych zdarzeń. Nasze grono uniwersytetowiczów się bardzo już zintegrowało. Jest to takie spotkanie integracyjne kolejne. To nie jest pierwszy bal oczywiście, natomiast ten jest wyjątkowy, bo dziesięciolecie. Zrobiliśmy takie krótkie podsumowanie, ile tego się wydarzyło. To było 338 godzin wykładów w Bielańskim Ośrodku Kultury, ale i też w innych miejscach, ponieważ nasz uniwersytet współpracuje z innymi instytucjami kultury w Warszawie. Zamek Królewski, Muzeum w Wilanowie, Muzeum w Łazienkach, Muzeum Literatury, ostatnio Muzeum Warszawy. To jest cały czas, przez te 10 lat udajemy się tam też na wykłady, na różne spotkania. Przez te 10 lat podróżowaliśmy też w różne miejsca. Bardzo ciekawe. Zwykle nasze wyjazdy łączą wykład lub warsztaty z oglądaniem, ze zwiedzaniem, ale zwiedzanie jest tak jakby drugie w kolejności. Ten warsztat jest najważniejszy. Jeździliśmy głównie po Mazowszu, chociaż również Łódź, Lublin, Toruń, czyli dalsze tereny, dalsze ciekawe miejsca. Działalność Bielańskiego Uniwersytetu III wieku jest dla mnie jako dyrektora placówki, jak i dla poprzednich dyrektorów bardzo istotna, ponieważ właśnie edukacja kulturalna, edukacja artystyczna jest tą podstawową działalnością ośrodków kultury. Oczywiście organizujemy, wiadomo, projekty imprezowe, teatralne, muzyczne, natomiast nigdy nie będziemy konkurować z profesjonalnymi scenami, czy to teatralnymi, czy operowymi, czy filharmonią. Dlatego tutaj główną naszą działalnością jest właśnie integracja między innymi seniorów. Cieszy nas to bardzo, że seniorzy uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, znają się, nawiązują się przyjaźnie, traktują Bielański Ośrodek Kultury jako swój drugi dom. Ma tu to pasaj, tu to se nie ma. Jesteśmy na Bielańskim Uniwersytecie III wieku, który obchodzi swoje dziesięciolecie, dziesiąty jubileusz od czasu powstania, a powstał w 2009 roku, w lutym. Wtedy odbył się pierwszy wykład. No i gromadzimy tutaj pełno, że tak powiem, seniorów z Bielan, nie tylko z Bielan, bo przyjeżdżają do nas również z innych dzielnic seniorzy, którzy uczestniczą w wykładach, wyjściach edukacyjnych do obiektów kultury. Organizujemy im spacery tematyczne, wycieczki, spotkania ze znanymi artystami, koncerty. Także dużo, dużo ciekawych atrakcji przez te 10 lat się przewinęło. Ja mogę zachęcić tych, którzy jeszcze do nas nie należą, a chcieliby, żeby coś w ich życiu się zmieniło, bo zapewniam, że się zmienia. I to tak jak obserwujemy tutaj z koleżankami, które prowadzą, w przeciągu 3 miesięcy już następuje zmiana. I to zmiana generalna, bo za chwilę jest wianuszek koleżanek, kolegów, z którymi chodzą nie tylko na wykłady, ale też do kina, do teatru. Naprawdę prowadzimy aktywne życie kulturalne i do tego zachęcamy, bo życie zaczyna się po 40, po 50. To jest drugie życie, także serdecznie Państwa do tego zapraszam. Lasciatemi cantare una canzone.